4 minuty po 23. Witam Państwa, Paweł Krzemiński. Dobry wieczór, kłaniam się nisko i zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł 1548 już. Spotykamy się 4 razy w tygodniu o tej właśnie porze, tuż po 11 wieczorem, na 2 godziny. Tak i dzisiaj zapraszam na najbliższe 120 minut. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus możecie nas Państwo odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl, a na Facebooku zapraszam także do dzielenia się swoimi komentarzami, myślami, do zadawania pytań w związku z tematem, który dzisiaj podejmujemy. Na Facebooku forum wymiany myśli dla słuchaczy Nocnych Świateł znajduje się pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, wielcy mistycy i mali oszuści. O nich będziemy rozmawiać. Państwa i moim gościem przez najbliższe 2 godziny będzie Grzegorz Fels, publicysta, autor książki Tajemnice stygmatyków. Witam, dobry wieczór, kłaniam się nisko. Dobry wieczór. To może zacznijmy w takim razie od tego, kogo nazywamy w ogóle stygmatykiem. Co to znaczy w ogóle? Skąd wzięła się ta nazwa? Stygmatykiem nazywamy kogoś, kto nosi na swoim ciele rany w tych miejscach, w których miał rany Jezus, tak? Nazwa jest dosyć stara, bo pochodzi, początkowo właśnie nazywano tak właśnie tych, którzy jakieś piętno nosi na ciele, piętno jakby niewolnicze, dopiero z czasem właśnie ta nazwa przeniosła się na osoby, które twierdzą, że mają takie rany, jakie nosił kiedyś Chrystus, na rękach, nogach, na boku, w ślady korony cierniowej. Więc generalnie wszystkich tych ludzi się potocznie nazywa stygmatykami. A ilu stygmatyków doliczono się w historii? Oj, ja napisałem, że tam ponad 300, ale jak wchodziłem w ten temat dokładnie, to się okazuje, licząc wątpliwych, że naprawdę nie wiadomo. Bo na samej Ukrainie, o czym tam też pisałem, 20-lecie międzywojenne, bo 20, a ja wątpię, że te osoby, które podawały liczbę, uwzględniły tą 20 z Ukrainy. Poza tym jeszcze później inne kraje, takie może mniej medialne, też mają swoich stygmatyków, więc naprawdę ciężko powiedzieć. Podałem za jakimś źródłem czysta, ale myślę, że jest tego więcej. Jakiś podział na płci się wyróżnia? Najwięcej jest kobiet, co ciekawe właśnie. Najwięcej jest kobiet rzeczywiście, ale też jest ciekawa rzecz, że najwięcej stygmatyków jest wyznania katolickiego, aczkolwiek też tam są i rzymskokatolicy, i greckokatolickie wyznanie jest. Są też pojedyncze osoby z kościołów protestanckich, anglikańskich czy innych, ale tak powiedziałem, najwięcej jest katolików, no i kobiet. No właśnie, ale co z tymi, którzy nie są katolikami czy chrześcijanami? Co mówić o ich stygmatach w takim razie? Co mówić o ich stygmatach? Ciężko coś powiedzieć, jak sami właściwie są zdziwieni tym, co mają. Na przykład taka ostatnia sytuacja podana, jedna z najnowszych, powiedzmy, stygmatyczki Samoa sprzed kilku lat. Wyszukałem na źródłach BBC, także to jest takie nawet nie katolickie, więc ona, protestantka, w ogóle w szoku, że coś takiego otrzymała, a otrzymała to rzekomo podczas odgrywania właśnie sceny takiej biblijnej męki pańskiej tam w tym swoim kościele. No i po tym przedstawieniu, że tak powiem, zostały stygmaty, więc jej kościół jest zdziwiony, spokojnie do tego podchodzi, mówi, że będzie to badał oczywiście, ale pierwszy raz coś takiego w ogóle mają i gdyby to było prawdziwe, to będą opierali, więc tak tutaj jest powiedziane. A na przykład jeśli chodzi o kościół prawosławny, więc tutaj cyrkiew prawosławna akurat ciekawostka traktuje stygmaty jako fałszywe cuda. Tak przynajmniej oficjalnie twierdzą. Cuda, które wynikają, jak tutaj napisałem, z emocjonalnego stanu wobec stygmatyzacji na tle katolickiej mentalności. To jest oficjalne stanowisko kościoła prawosławnego. Ja to wyczytałem na akurat ukraińskiej internetowej stronie eparchii wrocławsko-koszalińskiej kościoła grecko-katolickiego w Polsce. To taka ciekawostka jest. No, to jest niezbadane do końca, prawdę mówiąc. To jest niezbadane, więc tu ciężko tak jednoznacznie się powiadać. Ja sam przyznaję, że pisząc tą książkę, w trakcie pisania nawet książki, się wiele rzeczy dowiadywałem w trakcie i też odkrywałem pewne rzeczy, które wydawały mi się kiedyś no, nie do pomyślenia. Przyjrzyjmy się w takim razie, co na to Kościół, bo czy Kościół uznał te stygmaty u tych wszystkich osób, u których wystąpiły?
Nie. Jak powiem tak, ja jestem katechetą długoletnim w szkole średniej i jak zapytałem kiedyś moich uczniów, żeby wymienili mi jakaś stygmatyka, no to bez wyjątku wszyscy w każdej klasie mówili ojciec Pio. Ojciec Pio. Mnie to nie dziwi właściwie, bo najwięcej jest napisane czy pokazane w filmach o jego stygmatyzacji, jego stygmatach, a właściwie stygmaty w przypadku ojca Pio są do dzisiaj jeszcze badane. I nawet byli krytycy jego stygmatów, byli zwolennicy gorący, łącznie z tymi, którzy badali te stygmaty, ale byli też krytycy. I prawdę mówiąc, no to akurat nie miał wpływu na to, że został właśnie wyniesiony na ołtarze, że został ogłoszony świętym. To jest taki jakby dodatek do tego właśnie wszystkiego. Ja tutaj w książce powołuję się między innymi na znanego, myślę, słuchaczom księdza doktora Mieczysława Malińskiego, autora wielu książek przecież też, który, jak sobie tutaj wynotowałem, wiedząc, że będziemy rozmawiali o stygmatach, napisał takie kilka słów, może kilka zdań. Ostrożnie, stygmaty to fizjologiczne zmiany wywołane głębokimi psychicznymi przeżyciami, nie kwalifikują jednak człowieka tak obdarzonego do rangi świętości. Czasem rzeczywiście się to zbiega, ale bywa i tak, że stygmaty są skutkiem głębokich przeżyć psychicznych, niekoniecznie religijnych. No, nie on jeden, bo też profesor Karl Rahner też właśnie tak ostrożnie się wypowiada. Więc jak są, super, ale nie jest to jakiś taki argument, który by wpływał na to, że ta osoba, która nosi stygmaty, jest akurat osobą nieomylną czy osobą świętą, tak? Która no, po prostu, że to przeważy co do właśnie ogłoszenia po śmierci wniesienia na ołtarze. Zresztą większość stygmatyków nie była na ołtarze wyniesiona. Większość nie. Z takich tylko uznanych może przez Kościół stygmatyków. No właśnie, oficjant... u kogo Kościół uznał stygmatyków? No właśnie. To tylko dwa przypadki takie są. Katarzyna Desjany i święty Franciszek, tak. Święty Franciszek z Asyżu. Tylko dwa przypadki są tak oficjalnie uznane, reszta jest otwarta. Ojciec Pio, jak powiedziałem, są stygmaty badane, aczkolwiek też wspomniałem, przyznam, że zanim zacząłem to pisać, nie wiedziałem o tym. Dopiero w trakcie szukania źródeł i tak dalej się dowiedziałem, że oprócz tych znanych właśnie stygmatów na ciele ojca Pio jeszcze był taki stygmat, który najwięcej bólu mu sprawiał, a o którym praktycznie no chyba nikt nie wiedział. Oni to dopiero ujawniono 3 lata po śmierci ojca Pio. A jak się okazało, wiedział o tym Karol Wojtyła, bo jak był jeszcze młodym księdzem, właśnie odwiedził ojca Pio i w tej pierwszej rozmowie właśnie na ten temat stygmatów rozmawiali z sobą, później się podzielił tym z kardynałem Descourem, późniejszym kardynałem Descourem i kardynał o tym właśnie powiedział, że na ramieniu pod łopatką właśnie taka bolesna rana, zresztą podobne miejsce na Całuniu Trójeńskim też, jak czytałem. A dlatego 3 lata po śmierci się okazało, że tam była, ponieważ jak robiono porządki, później segregowanego ubrania, to się okazało, że na koszulce właśnie były tam takie ślady w tym właśnie miejscu. I to by potwierdziło te słowa, które usłyszał Karol Wojtyła jako młody ksiądz z jego własnych ust. To rozumiem, że to mogło sugerować taką ranę spowodowaną przez niesienie krzyża, tak? Czy takie tak, otarcie myślę, że tak. Skoro jest na Całunie, to myślę, że tak. To nie było podane, ale tak to można wnioskować. Co w takim razie w ogóle Kościół mówi na temat stygmatów? No bo ksiądz, przepraszam, pan zacytował już tutaj księdza Malińskiego, Karla Rahnera, ale czy Kościół ma jakieś oficjalne stanowisko na temat stygmatów? Czy możemy jakieś dokumenty Kościoła znaleźć, które o tym mówią, w którym Kościół wypowiada się ex cathedra? Nie spotkałem się. Nawet są przypadki takie, że tam podaję przypadki akurat tutaj w książce aktualnych dwóch stygmatyków, którzy są kapłanami katolickimi. I się okazuje, że jeden Amerykanin właśnie nie był badany w ogóle przez Kościół. Zostawiła tą sprawę. Drugi właśnie to jest z Chorwacji kapłan. I on akurat był przebadany nawet w klinice Gemelli we Włoszech. No i tam się okazało, że te jego stygmaty no, są takie
no niewytłumaczalne naukowo, tak będzie medycznie, tak? Ale oficjalnych tutaj dokumentów na ten temat nie było, tylko takie stwierdzenie właśnie medyczne, więc nie było. Ja wspomniałem co prawda o Karlu Rannerze, ale to może przy okazji przeczytam, co on powiedział, bo tutaj jest też taka wyważona postawa jego. On powiedział, że stygmatyzacja sama w sobie nie musi być cudem, powiedział. Może, czy mówisz, no może oczywiście, ale że nie musi być cudem, ponieważ podobne zjawiska o podłożu parapsychologicznym obserwowane są poza właściwą mistyką. Dlatego trzeba bardzo mocno podkreślić, iż stygmaty ani nie należą do istoty świętości, ale nie świadczą o niej. Kościół potwierdza istnienie zjawiska, jednak nigdy nikogo nie kanonizowano, dlatego że miał rany na rękach i nogach. Każdy taki przypadek bada nie tylko medycyna. Z wielką ostrożnością i uwagą bada go także Kościół. Tyle właśnie ksiądz profesor Karl Rannerz. I tak właśnie jest, bo powiedziałem tu ojciec Pio, to jeszcze podobno, jak czytałem, jest badane. Mimo że jego stygmaty zaczęły znikać 2 lata przed śmiercią, wcześniej cały czas były, mimo leczenia, nie dało się nic z nimi zrobić, a ostatni właśnie stygmat zniknął w momencie śmierci, jak właśnie wyczytałem. Więc czyli rozumiem, że to nie była przyczyna kanonizacji, tak, ojca na Pio? Pewno, na pewno, gdyby nie było, to by, też było dobrze. No to dobrze, to w takim razie przyjrzyjmy się świętej Katarzynie ze Sieny i świętemu Franciszkowi. To na jakiej podstawie Kościół, znaczy co było przyczyną uznania tych stygmatów właśnie u tych dwóch osób? Trudno mi powiedzieć. To są przypadki, które zaistniały bardzo dawno temu. Przyznam, że nawet nie wiem, kiedy to oficjalnie uznano. Nie sprawdzałem tego, przyznaję, ale wydaje mi się, że dawno, kiedy właśnie jeszcze i medycyna była nie tak może rozwinięta mocno i też inne świadczyły o tym fakty i może i różne objawienia i Kościół no, na pewno musiał na ten temat obradować, ale mówię, teraz tak kombinuję, bo nie znam dokumentów na ten temat, ale są mi pod tym wezwanie Kościoły, więc myślę, że to jest sprawdzona sprawa. A co to są stygmaty ukryte? Stygmaty ukryte. Jak się okazuje, jest troszkę stygmatyków, którzy prosili właśnie o to, żeby nie mieć takich stygmatów, no bo ja tu powiedziałem tylko o takich właśnie wątpliwych i tak dalej, ale przecież też są stygmaty od Boga, bo tak to nie można wydawać dziecko skąpieną w tym momencie. Przecież nawet papież, już teraz z świętej pamięci, ale wcześniej emerytowany i wcześniej papież Benedykt XVI powiedział, że ten dar wyraża intymną identyfikację z Panem, więc oczywiście są prawdziwe stygmaty. A jeżeli chodzi o ukryte, to takie, że właśnie te osoby czują właśnie w miejscach ran Chrystusa ból, ale nie widać stygmatów. Więc tak się nazywa ukrytymi tam. To nie tylko właśnie zagraniczni stygmatycy, ale też polscy takie stygmaty mieli. Między innymi taka śląska stygmatyczka, sługa Boża, siostra Dulcissima Hoffmann. Takie właśnie miała stygmaty, takie czuła. Początkowo nawet myślała, że to nie są stygmaty, ale myślała, że jakieś bóle reumatyczne, nie była przekonana do tego. Ale ona też miała właśnie wizję osób świętych. No i tam właśnie między innymi poinstruowana była, jak ma chodzić, żeby aż tak mocno jej to nie przeszkadzało. Czy jak trzymać ręce, żeby to nie podpadało. Ona się krępowała tego. Nie chciała pokazywać w ogóle, że ma stygmaty, nawet ukryte. Nie chciała, żeby nikt się nawet domyślał, że tak było. Zresztą potem nie było z siostrą Boniszewską, tak? Ona miała otwarte stygmaty i też prosiła o to Pana Boga, żeby nikt o tym nie wiedział, tak? I często siostry nawet były zdziwione z tego, co czytałem. Siostry z jej zgromadzenia były zdziwione, że ona była stygmatyczką. Ja sobie przypominam taką sytuację, że byłem przed laty na takiej pielgrzymce Suwałki Wilno. No i tam właśnie były siostry od aniołów, czyli z tego zgromadzenia siostry Boniszewskiej. I później było takie spotkanie w Konstancinie, w tym domu, takie popielgrzymkowe. No oczywiście przyjechałem na to spotkanie, bardzo fajnie było. I dopiero później, jak zmarła siostra właśnie Boniszewska, mówię, jejku, ona w tym czasie tam była. I nikt mi o tym nawet nie powiedział, bo no, chyba dlatego, że nikt z sióstr nie wiedział, że ona była stygmatyczką. No, tak byłem koło niej, jakby za ścianą, można powiedzieć, a nie wiedziałem o tym nawet. To ta tajemnica. Do polskich stygmatyków jeszcze dojdziemy po drodze, pewnie tych bardziej znanych na całym świecie. Jeszcze poproszę o przybliżenie ich postaci, ale zanim, no to nie mogę nie zapytać, co na to wszystko mówi nauka.
Czy są jakieś dokumenty, które by zebrały na tyle zagadnienie i przedstawiły naukowe spojrzenie na to, takie ujednolicone, które no, albo by wskazywały na jakoś być może nadprzyrodzoną właśnie właściwość tych stygmatów, bądź być może znajduje takie czysto biologiczne czy fizjologiczne wręcz wytłumaczenie. Więc na przykład psychiatrzy i psychologowie, niektórzy, bo wiadomo, że to jest też kwestia, kto mówi i jak długo się tym tematem zajmuje, ale spotkałem się z czymś takim właśnie, jak pisałem książkę, że opinie były, że to są często, że to mogą być często problemy natury neurotycznej, czy histerycznej nawet, hipnotycznej, wegetatywnej, różne powody właśnie były tu podawane. Niektórzy uważają, że to może być autosugestia, czy jakaś, jak to wyczytałem w jednym przypadku, wizualizacja wyjaźni, ale to są takie wszystko hipotezy. Czyli taka psychosomatyka właściwie. Tak. Dokładnie coś takiego, tak, zaburzenia jakieś psychosomatyczne. No ale z drugiej strony nie spotkałem się, żeby ktoś wywołał stygmaty przez hipnozę. Oczywiście są też osoby, które są oszustami, sami właśnie sobie robią stygmaty jakimś, nie wiem, ostrym narzędziem i też czymś takim się spotkałem. Nawet w przypadku właśnie, jak tu pisałem, o takiego górnika ze Śląska, który no, był sławnym właśnie i sławnym takim stygmatykiem, jak go nazywano i przeciwstawiano go słynnej w owym czasie przed wojną stygmatyczce Teresie Neumann. Taki właśnie Paul Libel ze Śląska, górnik. No ciekawa postać swoją drogą, ale w końcu udało się udowodnić, że oprócz odporności na ból, który miał rzeczywiście niesamowity, bo takie pokazy były za pieniążki, się wbijał sobie noże i tak dalej, strzelał do niego, ale też właśnie udawał pewne stygmaty. No i trzeba było czasu, żeby okazało się, że oszukuje. Nawet film o nim powstał dokumentalny. No, ciekawa postać. Skoro oszustów mamy w tytule, no to i do nich dojdziemy, bo dzisiaj o wielkich mistykach, ale też i o małych oszustach rozmawiamy. Grzegorz Fels jest gościem tego wydania Nocnych Świateł, publicysta, autor książki Tajemnice stygmatyków. Wracamy za chwilkę. Państwa zapraszam na Facebook profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Dzisiaj w Nocnych Światłach tego wieczora rozmawiamy o wielkich mistykach, ale też i o małych oszustach. Grzegorz Fels jest z nami, publicysta, autor książki Tajemnice stygmatyków, który przybliża nam właśnie te tytułowe postaci. I skupimy się na początek na tych, którzy rzeczywiście do tego miana mistyków pretendują, no dlatego, że tak wskazuje na to ich, można powiedzieć, duchowość, ich życie, ale też pewne doświadczenia, które też pokazują, że nie były to postaci tuzinkowe. Gema Galgani to jest osoba, do której warto się odnieść. No, skoro mówiliśmy już o świętym ojcu Pio, no to do niej za jej stawiennictwem właśnie tenże święty się przecież modlił. Mm-hmm. To prawda. Miał obrazek nawet świętej Galgani, słyszałem ojciec Pio, faktycznie. Zresztą ona, bo ja pisałem też książkę o aniołach właśnie i też właśnie pisałem i o ojcu Pio i o właśnie Gemie Galgani. A dlaczego o niej mówię? Bo nie tylko łączyli stygmaty, bo właśnie ta młoda, brzydka dziewczyna miała stygmaty, ale też to, że może, jak to powiedzieć tak fajnie, żeby nie przesadzić, ale traktowali aniołów jak przyjaciół, powiedzmy, tak, rzeczywiście, że spotykali się z nimi. Więc tutaj więcej było właśnie takich nici łączących ojca Pio z Gemmą Galgani, bo i właśnie i aniołowie, i kwestia stygmatów. Zresztą również Maksymilian Kolbe, z tego co właśnie gdzieś tam czytamy jego temat, również właśnie był czcicielem Gemmy Galgani. Bardzo skromna dziewczyna, rzeczywiście. Są nawet do dzisiaj pewne świadectwo pokazujące, że tam nie na rękę było złemu to, co robi. W książce nawet jest fragment autobiografii i tam właśnie jest taki wypalony ślad przez złego ducha pokazany. To jest taki dowód, że rzeczywiście że takie działania właśnie tam były. Ona była bardzo pogodną osobą, rzeczywiście. I mimo tych doświadczeń, mimo tych właśnie stygmatami, starała się z pokorą to wszystko przyjmować i
jak powiedziałem, młodo zmarła, ale rzeczywiście, rzeczywiście była taką radosną, radosną osobą i ojciec Pio, no, on aż przed nim właściwie, także przed ojcem Pio, więc mógł z niej brać też przykład. No ale może była radosna, ale nacierpiała się w życiu, trzeba przyznać. Tak. No zresztą nazywana jest święto od bólów głowy, bo cierpiała na koszmarne bóle głowy i ponoć dla tych, którzy cierpią na migreny, na jakieś takie uporczywe bóle głowy, no jak mi się to zdarza, no to jest właśnie ta święta, do której wtedy trzeba wołać, żeby ona pomogła uwolnić się od takich wstrząsających przeżyć, jakim jest migrena. No, ktoś, kto z Państwa może to słowo traktuje jako, stawia znak równości między bólem głowy a migreną, no to od razu wyjaśniamy niezorientowanym, że tak nie jest. Migrena to jest bardzo ciężka choroba neurologiczna, która osoby dotknięte tą chorobą powoduje, iż są praktycznie czasami przez parę dni dosłownie sparaliżowane bólem. Jest to tak ciężkie doświadczenie. Więc jeżeli ktoś z Państwa słyszy, a leki nie skutkują, bo są co prawda leki na migreny, ale jak pytam przeróżne osoby, które ta dolegliwość niestety dotyka, no to mówią, że u jednych skutkują, inne nie. I nie mówię o środkach przeciwbólowych, tylko właśnie takich zdefiniowanych, jeśli chodzi o leczenie migreny. No to za to wołanie do świętej Gemmy Galgani skutkuje u wielu. To działa. Tak więc polecam wszystkim, których dotykają migreny, wołać do świętej Gemmy Galgani, żeby uwolniła od tego nieznośnego cierpienia, które może rzeczywiście zdestabilizować życie na wiele dni. Tego jest sprawdzam akurat na sobie, ale też rzadko miewam migreny, więc może dlatego, ale będę miał na uwadze. Przepraszam, że rozwinąłem tutaj wątek medyczny, ale to jest poparte wieloma świadectwami, także skoro mówimy o Gemmie Galgani, to... Ja nie spotkałem się, dlatego zdziwiony jestem. Nie spotkałem się z świadectwami, ale też nie jestem może w tym temacie jako tak bardzo obeznany medycznym, jeśli chodzi o Gemmę Galgani. Znaczy wiem, że jeśli chodzi o kwestie medyczne, to wspomniana siostra Dulcissima też bardzo wiele przecierpiała. I takich naprawdę bardzo dużo niespotykanych przez te chorób, takich aż natłok chorób. Nawet było tak, że poświęciła wzrok za osobę, która była niedowidząca i ta przejrzała na oczy, a ona straciła. No też bardzo ciekawa, warta uwagi postać, która ma być wyniesiona na ołtarzu. Jest teraz proces otwarty właśnie beatyfikacyjny. Podobnie jak u siostry Boniszewskiej, o której wspomniałem. Aha, zapomniałem też dodać jeszcze przy Boniszewskiej, że jak właśnie ona była zesłana w głąb Rosji, bo ukrywały zakonnice polskiego kapłana, to właśnie tam pojawiły się stygmaty u niej wtedy, ale wiadomo, że Rosjanie, ateiści tłumaczyli to, że to pękają żylaki. Dlatego tak to sobie wytłumaczyli, że żylaki pękają, no i jakoś tam to w dokumentach tak to ujęli. No ale ciekawa rzecz, że właśnie przez jej postawę, przez Boniszewskiej, nawróciło się kilku właśnie Rosjan i nawet wiem, że jeden z nich został zwolniony z pracy przez to, że właśnie zmienił swoje życie. Także są takie świadectwa też. Siostra Wanda Boniszewska pojawi się jako postać główna jednego z wydań Nocnych Świata i już planuje to jeszcze tej wiosny, ponieważ ma się ukazać jej biografia, tak więc już powoli szykuje się. Będzie więcej na pewno, jasne. Tak, będzie więcej o niej, ale to postać rzeczywiście niezwykła, ciekawa, poruszająca, doświadczona niezwykle, ale też myślę, że zbyt mało znana, także w cyklu Ludzie Boga na pewno tej wiosny siostra Wanda Boniszewska pojawi się jako główna osoba jednego z wydań Nocnych Świateł. Ale przejdźmy do błogosławionej Aleksandriny da Costa, bo to jest o tyle ciekawa rzecz, że pierwszy raz, nie ukrywam, z pana książki się dowiedziałem, że Jezus zapowiedział jej drugą wojnę światową. To dla mnie bardzo poruszające. No, były takie sytuacje, że rzeczywiście Jezus tam pewne rzeczy inaczej. Oni mieli, ci prawdziwi stygmatycy, czyli ci uważani z prawdziwych, mieli również wizję. To było coś dodatkowego, oprócz tych stygmatów, które różne mogą być, mieli też różnego rodzaju wizję. Widzieli też świętych, doznawali pewnych właśnie, doznawali czegoś takiego, że rzeczy ukryte były dla nich jasne. Drugą wojnę światową też przepowiedziała Dulcissima Hoffmann, że przyjdzie z Berlina. Tak samo to właśnie powiedziane było.
Tak samo jedna z ukraińskich przecież stygmatyczek, o której też tam właśnie pisałem, też powiedziała, że przyjdzie zło ze wschodu, tak, i że będą zamykani jak ptaki w klatce. I tak się niedługo stało. Oczywiście też później Kościół Grekokatolicki bardzo mocno wycierpiał, bo też był zsyłany. Więc tego szczyta możemy wyczytać właśnie w biografiach różnych osób błogosławionych, świętych, no, które są sprawdzone po prostu. Inaczej by tego się nie pisało. Faktycznie. No ja też dopiero potem wychodziłem i w trakcie szukania materiałów do książki i w trakcie szukania w różnych archiwach tego typu jeszcze wychodził i przyznaję, że też było to dla mnie to coś, no, coś nowego właśnie. A ta właśnie ta Costa, osoba, która była sparaliżowana cały czas właściwie i kiedy przeżywała mękę Chrystusa, to może dziwne było dla świadków, ale jak gdyby odzyskiwała ten czas siły i też potrafiła się poruszać. To też było dla mnie też interesujące. Nie? No tak, to niezwykła rzecz. Niezwykła rzecz. Niezwykła. No, czy jest jakieś wytłumaczenie tego oprócz cudownego? Czy medycyna albo Kościół próbował się nad tym pochylić na tyle, żeby spróbować no, przynajmniej określić, że to albo cud, albo rzeczywiście jest to możliwe no, z punktu widzenia, nie wiem, dajmy na to neurologii, czy jakiegokolwiek innego obszaru medycyny. Nie spotkałem podobnego przypadku. Podobnie jak Teresa Neumann przez tyle lat przecież przyjmowała tylko Komunię Świętą, nie potrafiła przyjąć pożywienia. Też to jest właściwie niewytłumaczalne, można powiedzieć, tak? Że karmiła się Komunią Świętą. Nie tylko zresztą ona. Są takie przypadki, kiedy medycyna, bo gdyby rozkłada ręce, no nie wiedząc, jak tutaj definitywnie się powiedzieć. Więc tutaj rzeczywiście nie spotkałem się z takim. W innym przypadku. Kolejna postać, której chciałbym poświęcić tutaj parę chwil uwagi, no to Teresa Neumann, o której pan już wspomniał tutaj jednym zdaniem, ale chciałem zapytać, co to jest cud Konersreuth, o którym pan pisze? Jakby to rozwinąć jako szersze zagadnienie? Cud Konersreuth. Ona mieszkała właśnie w tej miejscowości Bawarii, w Konersreuth. I tak się właśnie określało to, co tam się dzieje. Bo ona miała też dar języków, z tego, co właśnie podawałem w książce, że prosta wieśniaczka mówiła różnymi językami, tak? Potrafiła przewidzieć pewne rzeczy. Ja się dowiedziałem od takiego właśnie emerytowanego proboszcza z Katowic, taką ciekawą sytuację, którą on się znów dowiedział od poprzednika swojego, więc to stara historia, nigdzie nie opisywana wcześniej, że tam w szeregach akurat wojska niemieckiego, które stacjonowało podczas wojny niedaleko Konersreuth, byli też wcieleni do wojska Ślązacy. I oni w ramach tam przepustki udali się właśnie do Teresy Neumann. No i pytali po prostu, wiedząc, że ona ma taki właśnie dar, tak? Więc pytali ją, czy przeżyją wojnę, czy ci, którzy są ranni, czy właśnie wrócą do zdrowia. No i usłyszeli wówczas, że tak, że wszyscy przeżyją. Te osoby, o które oni pytali, przeżyją. Dowiedzieli się, że też po prostu ranni wrócą do zdrowia. I powiedziała takie ciekawe słowa, że u was w Chorzowie, tak się wyraziła, znaczy po niemiecku oczywiście mówione było, jest łaskami słynący krzyż, żeby tam właśnie jako podziękowanie się udali. I oni faktycznie wszyscy przeżyli, doszli do zdrowia i tam się udali do tego krzyża. Obecnie jest tam kaplica, właśnie byłem tam w tym kościele świętej Barbary kiedyś i widziałem faktycznie z kaplica Krzyża Świętego. Nawet krewny tego proboszcza opowiadającego też był wtedy wśród tych żołnierzy, stąd ten proboszcz o tym wiedział, tak? Więc takie coś. Zresztą było tam tyle głośno, że o Teresie, że nawet Hitler się troszkę jej obawiał. Nie miał tam odwagi właśnie interweniować. Tyle taka ciekawa rzecz, że mówi, skoro i tak ona nic nie je, to jej cofnął kartki na jedzenie, no bo praktycznie jest to jej niepotrzebne, jak uznał, ale w zamian za to dał jej więcej kartek na mydło, no bo skoro jest tyle właśnie pokrwawionych przez stygmaty bandaży, tak, czy różnych innych rzeczy, to jest to będzie jej bardziej potrzebne. I ona miała kartki na mydło, właśnie do środki do prania, a mniej miała, czy prawie wcale, na jedzenie.
I faktycznie ona też powiedziała, przecież też a propos tego, co mówił wcześniej, że, no, że to się źle na niego skończy. I wiem, jak się skończyło przecież dla Hitlera. Więc miała taki właśnie też dar. No, w gruncie rzeczy to jest zadziwiające. Jeśli faktycznie tak było, że przez 40 lat, od 1922 do 1962 roku nie spożywała żadnych pokarmów oprócz codziennej Eucharystii do śmierci i przez ostatnie 35 lat życia nie nawadniała się, no to jest coś absolutnie przeczącego prawom natury, można by powiedzieć. Coś, ten, który wierzy, powie, że to jest cudowne, ten, który nie wierzy, to powie, że to jest coś nienormalnego, coś jakaś anomalia, coś takiego, co przeczy właśnie naturze. Tym bardziej, że przecież ta regularność otrzymywanych przez nią stygmatów, to było chyba co tydzień z czwartku na piątek i traciła przy wtedy 10 kilogramów wagi swojego ciała. No więc to są rzeczy, które można zmierzyć, prawda? To tutaj nie jest tak, że ktoś mówi uznaniowo, że widziałem coś, a ktoś powie, to ja widziałem coś innego. Tutaj można powiedzieć, że było tyle, ważyła, a potem ważyła tyle, prawda? I potem znowu ważyła tyle samo, co przedtem. Już nie mówiąc o tym, że jeżeli wierzyć temu faktycznie, że ona nic nie spożywała. Tak, sporo źródeł. No to mamy tutaj coś, co faktycznie wskazuje na to, że te stygmaty były absolutnie trudne do wytłumaczenia. I tutaj nauka, wydaje się, musiałaby to bardzo mocno zbadać, żeby albo powiedzieć, wydać jakiś wyrok, albo rozłożyć ręce. No tak, jeszcze dodam taką ciekawą rzecz, że wspomniała wcześniej siostra Poniszewska, ona miała też wizję różnego rodzaju i podczas jednej z tych wizji właśnie też widziała Teresę Neumann. To jest ciekawa rzecz. Tak samo siostra Lucissima też. Więc jakieś takie, nie wiem, mistyczne jakieś spojrzenie to wszystko tutaj było, tak? Jak bym to określił. Więc stygmaty to jest tylko coś, co na początku mówiłem, tylko towarzyszy. Może być lub nie, ale to generalnie może być wzmocnienie do pewnych argumentów, ale nie jest to najważniejsze. Dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy o wielkich mistykach, ale także o małych oszustach, o których wspomnimy co nieco w stosownym momencie. Gościem tego wydania Nocnych Światów jest Grzegorz Fels, publicysta, autor książki Tajemnice Stygmatyków. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, tam zapraszamy profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. W Nocnych Światłach dzisiaj o wielkich mistykach, ale też i o małych oszustach rozmawiamy. Grzegorz Fels, publicysta, autor książki Tajemnice Stygmatyków, dzisiaj jest gościem Nocnych Świateł. Państwa także zapraszamy na Facebook, gdzie na profilu Radia Plus, jak zawsze, jest miejsce na komentarze, myśli, wątki, pytania. Tam jest forum wymiany myśli dla słuchaczy Nocnych Świateł. Pojawił się skan, przypuszczam, że z Facebooka właśnie, który zamieścił Krzysztof Piotr. To jest zdjęcia pokrwawionych ubrań, bielizny, tak to mniemam, bo nie potrafię chyba określić, to jest raczej jakiś element stroju. Przypuszczam, że kapłańskiego być może. I tutaj podpis jest taki. Ojciec Łukasz, modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie rany, w nawiasie stygmaty, które Pan Jezus pozostawił na dłoniach i stopach ojca Łukasza, krwawią. Widać na zdjęciach, wyświetl więcej i tak dalej. Co Pan może powiedzieć na ten temat? Czy to jest jakaś sprawa, która ma pozory jakiejś autentyczności? Czy Kościół coś na ten temat mówi? Kto to jest ojciec Łukasz? O kim mowa, krótko mówiąc? Ja się domyślam, że tu chodzi o ojca Łukasza Prausę, suspendowanego kapłana Palotyna, który nie spotyka się już w kościołach, bo właśnie, jak powiedziałem, jest suspendowany. Czyli ma zakaz sprawowania funkcji kapłańskich. Tak. I ludzie też nie powinni brać w tym udział, bo też jest pod właśnie, jest konsekwencja grzechu. Jeśli chodzi o stygmaty, jak ja pisałem tę książkę, o której tu dzisiaj mówimy, o stygmatykach, to jeszcze było o tym przypadku cicho.
kiedy książka była w druku, zaczęły się pojawiać pierwsze sygnały, że jest taki właśnie niby, świadomie mówię teraz niby, stygmatyk, kapłan suspendowany, o czym nie każdy wtedy jeszcze wiedział. To się troszkę informacja bardzo wolno rozchodziła, Prausa. Ale co mnie zastanowiło, bo się tym akurat interesowałem, że pierwsze zdjęcia, jakie widziałem w internecie, śledząc tą sytuację, były takie, że ojciec właśnie Prausa ma mieć ukryte stygmaty, czy to już mówiliśmy, że tak czuje ból w tym miejscu, ale są niewidoczne. Ale za chwilę widzę ojca Prausa właśnie w tych rękawiczkach, tych palców. I myślę sobie, no dobrze, ale skoro ktoś ma stygmaty właśnie rzekomo niewidzialne, to po co rękawiczki bez palców? No i dopiero później zaczęły się pojawiać rzekome rany. Nie wiem, ja tych ran nie widziałem, nikt z moich znajomych nie widział. Pan widzi tylko, który komentarz napisał, tylko widzi rękawiczki. Różne powód może być tych ran, o ile tam są w ogóle rany. To jest moje zdanie. Druga sprawa, niedługo później też właśnie na takich stronach jego właściwie pokazały się jakieś takie, nie wiem, dobiczowania, przyrząd, zdjęcie, że ty też właśnie się tak właśnie tym traktuje, że z takim biczownikiem jak kiedyś dawno temu. No faktem, że zdjęcie było takie, ten przy, nie wiem skąd wzięte to zdjęcie, taki nowy jakby, mówiąc, nieużywany, o tak, nie było widać śladów używania. Może chodzi o to, żeby tak się kreować dla kogoś takiego właśnie, takiego bardzo pobożnego, godnego uwagi, podziwu. No i rzeczywiście skupiła wokół siebie pewną ilość osób. Tego ja się obawiam, bo ja długie lata zajmowałem się sektami. Ja prowadziłem takie pismo, byłem naczelnym pismem Sekty i Fakty, myśmy pisali różne tego typu rzeczach, więc może jestem troszeczkę wyczulony, może dmucham na zimne. Nie mówię. To jest wszystko otwarta sprawa. To są tylko hipotezy moje. Ale ja bym tu zachował pewną ostrożność. Tym bardziej, że wszyscy ci prawdziwi święci, stygmatycy, czy wynieśli na ołtarze, tam była wielka pokora, tak? Starali się ukryć te stygmaty właśnie przed innymi. Ojciec Pio prosił, żeby je cofnąć. Przez jakiś czas były niewidoczne, później wróciły. Niektórzy w ogóle, jak powiedziałem o siostrze Boniszewskiej, też, żeby nikt nie wiedział, nie obnosili się. A tu widzimy, jak właśnie, jak oglądam filmiki, jeden z tej strony chodzi. Och, i tak to właśnie wygląda. Ja bym zachował tu wielką, wielką ostrożność, naprawdę, bo w tej książce, o której mówimy, takich właśnie ludzi, którzy no, mając tematy wątpliwe lub z góry mówiąc fałszywe, jest więcej. Nawet właśnie pisze pewnej zakonnicy, która otaczała wręcz kultem właśnie siostra Meyerosa z Hiszpanii. Dopiero później, jak powiedziała fałszywe prosto, pewnie jak się okazało fałszywe, to się okazało, że te stygmaty nie były prawdziwe. Więc należy słuchać, co takie osoby mówią, żeby później, no właśnie, bo po tym, co mówią, można się przekonać, że to może być prawdziwe lub nie. Ale jak to już, że brak posłuszeństwa Kościołowi, tak, brak posłuszeństwa biskupowi i pozdrowienie samego siebie poza tym wszystkim, to jest dla mnie czerwone światło. No, poza tym, skoro Kościół wypowiedział się na temat eks-księdza Łukasza Prausy, że jest to osoba suspendowana, czyli, czyli nie może wykonywać żadnych funkcji kapłańskich, nie może sprawować sakramentów, no więc to już wystarczy. No, mamy być posłuszni Kościołowi, który to rozeznaje, krótko mówiąc. To taka dygresja w związku z... A księża się znają i kontaktują się z sobą ci dwaj akurat, z tego co wiem. Tak, no więc tutaj w jakiś sposób odnieśliśmy się do tego, co Krzysztof Piotr zamieścił na Facebooku. Jeśli to jest odpowiedź satysfakcjonująca, to nie wiem, w jakim celu pan to zamieścił, mówię tutaj do słuchacza. Czy to jest coś, co ma gloryfikować to, czy informować, czy odnosić się krytycznie. No w każdym razie tutaj głos fachowca, czyli pana Grzegorza Felsa, mówi jasno i konkretnie. Zresztą tutaj siostra Małgorzata zamieszcza na Facebooku artykuł, w którym jasno jest powiedziane, zatytułowany Łódzka Kuria przypomina, że ksiądz Łukasz Prausa został suspendowany, o czym tutaj expressis z verbis powiedzieliśmy już przynajmniej dwukrotnie, także dziękuję też za to potwierdzenie. A pani Marzena Barbara
napisała, spóźniła się na program. Proszę o przypomnienie świętych błogosławionych patronów od migreny. Gemma Galgani, święta Gemma Galgani, pani Marzeno. Jeśli ktoś z pani otoczenia, być może sama pani jest dotknięta przez migrenę, to proszę wołać do świętej Gemmy Galgani. Ona jest skuteczną patronką w tym, a swoją drogą polecam kontakt z neurologiem, którzy też pomagają za pomocą środków medycznych, jak mówi 38 rozdział Księgi Mądrości Syracha, lekarz też jest darem od Boga, więc nie zaniedbując modlitwy, do lekarza warto się udać. To taki kolejna dygresja medyczna, natomiast wracamy już do głównej istoty naszego programu dzisiejszego, czyli do stygmatyków. Spójrzmy na tych polskich stygmatyków, bo ci najważniejsi, których wymieniliśmy tutaj, Gemma Galgani właśnie, błogosławiona Aleksandrina da Costa, czy Teresa Neumann z Konersreuth, to osoby dość szeroko opisane przez pana w książce Tajemnice stygmatyków. Natomiast przyjrzyjmy się tym polskim stygmatykom, bo wspomniana już siostra Wanda Boniszewska to jest postać, którą też oprócz stygmatów no, bardzo skomplikowane losy dotknęły. Siostrę Boniszewską, tak. Właśnie mówiłem, że została wywieziona na wschód, ponieważ zarzucono siostrom ukrywanie kapłana jako szpiega Watykanu, jak to właśnie wówczas mówiono. No i tam właśnie ujawniły się stygmaty, jak powiedziałem wcześniej, były traktowane przez lekarzy radzieckich jako jakieś otwierające się żylaki. Że taka ciekawostka, jeszcze opisałem też w książce taką sytuację, kiedy właśnie ona cierpiała, odawała cierpienia za kapłanów, tak? I tak, nawet za kapłana, który chciał targnąć się na życie, tak. Między innymi tego właśnie teraz powiedzieć, ogólnie za kapłanów, tak? Ale to właśnie z tego szczególnie, że miała takie właśnie doświadczenie, taką wizję, że ktoś tam, nieznany chyba i nawet kapłan, no chce popełnić samobójstwo, tak? No i właśnie świadkowie widzieli ją, jak skręca się w bólach, wykrzywiona, nawet zamawiano egzorcyzm i się okazało, że pod kołdrą skrywa jakiś sznur, bo później się okazało, że ten miał właśnie takie doświadczenie, że jakiś kapłan właśnie miał się powiesić i jakby za niego ten ból ofiarowała i się pojawił sznur. Nie wiadomo skąd, bo siostry mówią, że w tym klasztorze w ogóle takiego sznura w ogóle nie było, więc nie wiedzą, co mogło być przyczyną. No i odplątano oczywiście i wszystko było dobrze. Tak przynajmniej jest kilka świadectw na ten temat mówi. Więc to powtórzyłem też w swojej książce. Bardzo cicha, spokojna osoba, nie rzucająca się w oczy, tak, nie obnosząca się, jak powiedziałem, jak niektórzy fałszywi. Postać niezwykłej łagodności. Tak. Też myślę, że co więcej nie będzie. Zresztą ja przyznaję, że po raz pierwszy się o niej dowiedziałem akurat z teatru telewizji polskiej, bo był oni, tak, oni sztuka właśnie była. Stygmatyczka. Kinga Price grała, tak, stygmatyczka. Kinga Price grała tą właśnie tam rolę. No i mówię, no byłem pod wrażeniem. I to było pierwszy raz, kiedy właśnie się o niej dowiedziałem. W cyklu Teatr Historii ten spektakl pojawi się, z tego co wiem, dużo, tak? W telewizyjnym cyklu. Już właśnie 16 marca Sandra Kubicka stanie na stronie. W takim cyklu, który jest emitowany właśnie w ramach teatru, telewizji, ten spektakl będzie całkiem niedługo chyba niedługo emitowany. Tak więc zachęcam, warto przyjrzeć się, kiedy będzie. Tak, tam też tego polecam osobiście bardzo mocno. Natomiast skoro pisze pan o świętej Faustynie, którą znamy przecież, to jest jedna z najbardziej znanych na całym świecie świętych, nie tylko polskich, ale w ogóle takich świętych, do których wiele za jej stawiennictwem wiele osób się modli. To jest, no, tak. Oprócz świętego Jana Pawła II, to chyba najbardziej znana polska święta, propagatorka, jak ją nazwano, sekretarka Bożego Miłosierdzia. Mhm. I dzięki świętemu Janowi Pawłowi II także rozpropagowana przez beatyfikację, kanonizację, ustanowienie święta miłosierdzia i propagowanie kultu miłosierdzia na całym świecie. No, ku mojemu zaskoczeniu znalazłem ją na kartach pana książki jako ukrytą stygmatyczkę.
No ukrytą, ponieważ ona prosiła Pana Jezusa, żeby te rany, które ma, które nosi, z wielką pokorą oczywiście, jak znamy tutaj życiorys siostry Faustyny, żeby nie były widoczne. Bardzo jej na tym zależało. Nie chciała właśnie robić sensacji i rzeczywiście Pan Bóg wysłuchał, Jezus wysłuchał jej właśnie modlitw i miała ukryte stygmaty, o czym właśnie mówiła swoim spowiednikowi i też to możemy przeczytać w dzienniczku. Więc tylko tyle, że czuła ból w tych miejscach, podobnie jak wcześniej wspomniała siostra Dulcisima Hoffmann, ale mówię, to była wielka pokora i czasami właśnie po tym można poznać często, że te stygmaty, które akurat mają te osoby o takiej postawie, o takim podejściu, są to stygmaty prawdziwe, są to właśnie takie dary od Boga, tak można powiedzieć, takie rzeczy, o których właśnie wspominał, dary, o których właśnie mówił papież Benedykt XVI, tak to właśnie nazywał, taka intymna identyfikacja z Panem. I to nie musi wcale być widoczne po prostu, jak to się okazuje u wielu stygmatyków, nie tylko u nich. No ale my ją znamy głównie z innych właśnie rzeczy, tak, właśnie z tego kultu Bożego Miłosierdzia. To jest tylko taki dodatek, no bo jak już na początku mówiliśmy, że stygmaty są tylko i dodatkiem, znaczy większość świętych nie ma żadnych stygmatów, tak, akurat u niektórych to jest, ale to nie wpływa na proces beatyfikacyjny, patrzeć na życie, na świętość życia. A jak stygmaty są, to tak inne dary, powiedzmy, mistyczne. To tutaj wrócę jeszcze na moment do Wandy Boniszewskiej, bo nie tylko spektakl telewizyjny, ale również również pojawił się swego czasu film dokumentalny o stygmatyczkach w ogóle, a między innymi właśnie tam Wanda Boniszewska była jedną z nich. Dość powiedzieć, że faktycznie to ten spektakl Sceny Faktu to jest bardzo poruszająco i tak bardzo wiarygodnie zagrany, zainscenizowana historia Wandy Boniszewskiej. Co więcej, ten spektakl w reżyserii Wojciecha Nowaka zdobył swego czasu Grand Prix na jednym z festiwali teatralnych. No, to jest taka rekonstrukcja 6 lat, kiedy ta mistyczka i stygmatyczka stanęła, można powiedzieć, samotnie do walki z systemem propagującym ateizm państwowy, jakim była Rosja sowiecka. Tak więc mamy. I podstawą życia, jak widzimy, jednak wpływała na tych ludzi, tak? Pewnych właśnie może nienawiści, pewnych właśnie takiego negatywnego podejścia do wiary, że oni widząc jej życie i podejście jej wiarę, też zmieniali swoje. Ale tak właśnie to pan teraz zaskoczył tym, że był taki film dokumentalny o stygmatykach. Pierwsze słyszę. Dawno to leciało w telewizji? To jest film z roku 1989 w reżyserii Pawła Sali o kobietach właśnie, które noszą stygmaty. No i to jest takie przedstawienie... Polka? Polkach tylko? Proszę? Nie pamięta pan teraz. Nie pamięta pan, o jakich to jest, czy o Polkach tylko? Nie pamięta pan. Dawno no było. To jest taka bezradność człowieka wobec pewnej tajemnicy, jak tutaj rozmawiamy. To w ramach studia filmowego imienia Karola Iżykowskiego. Ten film powstał, jak już wspomniałem, no ponad 20, blisko 25 lat temu. Krótkometrażowy, około 20-minutowy. Aha. A my dzisiaj rozmawiamy właśnie wokół tematu stygmatów, o wielkich mistykach, ale też i małych oszustach, o których zapewne wspomnimy co nieco. Grzegorz Felcz jest dzisiaj z nami, publicysta, autor książki Tajemnice stygmatyków. Półmetek nocnych świateł się zbliża, za chwilę północ minie. Wracamy do Państwa chwilę później po piosence. Półmetek nocnych świateł mamy za sobą. Od 3 minut jest piątek, 17 marca. Nocne światła trwają od godziny. Tym razem dyskutujemy o wielkich mistykach, ale także i o małych oszustach, na których przyjdzie czas. Póki co skupiamy się raczej na mistykach. Grzegorz Fels jest z nami, publicysta, autor książki Tajemnice stygmatyków. I przyglądamy się tym polskim stygmatykom, tym, którzy właśnie na to miano nie tylko stygmatyków, ale i mistyków zasługują. Oprócz Wandy Boniszewskiej czy świętej Faustyny, kolejną postacią, która ma swoje miejsce i to takie dosyć obszerne na kartach pańskiej książki, to jest śląska mistyczka Dulcisima Hoffmann. Taka ciekawa postać. Ona właśnie się urodziła. Ja mieszkam w Lublinie Śląskiej, jestem z Lublinie Śląskiej, pochodzę z Lublinie Śląskiej.
a ona się rodziła za Miedzą, że tak powiem, w Lipinach, to jest dzielnica Świętochłowic. Ja to w książce taką ciekawostkę podaję, że Lipiny w tym czasie to właściwie były częścią dzielnicy obecnie mojego miasta, no ale to jest taka kłótnia między miastami, czy to jest Świętochłowic właśnie osoba, czy z Wielkopolski, tak na marginesie oczywiście. Ona pochodziła z takiej rodziny robotniczej, matka właśnie Polka, ojciec, czy się chyba Niemcem, z tego co pamiętam, był suwnicowym na Hucie. Wcześniej właśnie wstąpiła do klasztoru, wstąpiła do zakonu. Miała takie już wcześniej też wizje, między innymi kontakty właśnie z Teresą z Lisieux, takie duchowe, które by ją prowadziła, jak właśnie ona do Lisieux później opowiadała i pisała właśnie w swoich pismach. I ciekawe jest właśnie to, że ona często miała różnego rodzaju choroby na nią spadały, dolegliwości. I wszystko to właśnie poświęcała za kapłanów. I też między innymi, jak wspomniałem wcześniej, miała te stygmaty niewidzialne. Czuła właśnie ból w stopach, na stopach, czuła na rękach. Zresztą jak chodziła, opierała się, miała taką właśnie laskę i właśnie dzięki temu mogła się poruszać. Zresztą zmarła też bardzo młodo, w Brzeziu, tam do dzisiaj jest pochowana, jest tam jej grób. I taka ciekawa rzecz, że właśnie mówią świadkowie, mówią mieszkańcy Brzezia, że jak wybuchła II wojna światowa, że ona mówiła wcześniej, że wojna przyjdzie z Berlina, że wybuchła wojna, to rodzice zaszywali właśnie dzieciom idącym na front, tak, wcielali do wojska niemieckiego, lub szczerze nie, co ja mówię, bo właśnie Brzezie było polskie, Racibórz był, co za Miedzą, był niemiecki, więc chłopcom przyszli do wojska, zaszywali rodzice ziemię z grobu Dulcissimy i jak się miało okazać, wszyscy oni wrócili cali i zdrowi, więc też takie przekonanie, że tak zadziałała. Stąd właśnie teraz jest tutaj bardzo mocno już zaawansowany ten proces beatyfikacyjny siostry Dulcissimy, takiej młodej Ślązaczki. A jaki związek Wanda Malczewska miała z cudem nad Wisłą? I dlaczego nazywana jest stygmatyczką? No, cud nad Wisłą to można powiedzieć, że to jest taki jeden z mitów założycielskich niepodległej Polski, który jedni twierdzą, że tak było, inni cudem nad Wisłą nazywają geniusz Piłsudskiego, czy inni mówią, że geniuszem Hallera, który też dowodził, tak, część, i tak dalej, i tak dalej. No, natomiast są świadectwa, które mówią, że rzeczywiście tam doszło do cudu, prawda? Szczególnie te świadectwa, które są odkrywane za naszą wschodnią granicą, bo bardziej ten cud był widoczny dla żołnierzy sowieckich, dla soldatów sowieckich niż dla Polaków. No czytamy temat, aczkolwiek no jest to właśnie ciekaw też, jak to właśnie dokładnie było, nie? Znaczy ja nie spotkałem się, ale też nie wgłębiałem się tak mocno, może jakiś historyk na moim miejscu więcej powiedział, bo nie wiem, czy to są takie ogólne tylko właśnie opisy tego ze strony żołnierzy sowieckich, czy jest coś podpisane nazwiskiem, ale ja mówię, teraz jestem sam ciekawy, musiałbym też gdzieś zajrzeć i się zorientować, potwierdzić. W każdym razie odnośnie Malczewskiej miała właśnie wizję też, jako stygmatyczka, miała wizję między innymi Maryi i to właśnie Maryja i miała takie powiedzieć, jak sobie też wynotowałem i w książce zawarłem słowa Maryi, skoro Polska otrzyma niepodległość, to niedługo powstaną przeciwko niej dawni gnębiciele, aby ją zdusić, ale moja młoda armia w imię moje walcząca pokona ich, odpędzi daleko i zmusi do zawarcia pokoju, ja jej dopomogę. Jak Maryja miała tutaj powiedzieć. Między innymi w tych słowach tam oczywiście więcej jest, ale ludzie to pamiętali rzeczywiście. Pamiętali tę mistyczkę Wandę Malczewską, sługę Bożą, bo też właśnie trwa proces beatyfikacyjny. Ale to są rzeczy, oprócz stygmatyków, które właśnie wpływają na to, że ma być wniesiona ołtarz. Zresztą ona też służyła innym ludziom, tak bardzo się poświęcała, całe życie poświęciła innym. Ona nie wyszła za mąż i życie było takie pełne właśnie, pełne otwarcia na potrzeby innych ludzi.
I taka została zapamiętana. To jest główny właśnie powód tego, że ma być na ołtarzu wniesiona. A wizje oczywiście też jako ciekawa rzecz tam są ujęte w jej życiorysie. A kim byli królewscy goście Marianny Marchockiej? Marianna Marchocka. No to też jest ciekawa rzecz. Ona miała w ogóle stygmaty, żyła bardzo, też Służebnica Boża. Służebnica Boża, czyli proces jest właściwie otwarty. No i można powiedzieć, że żyła dawno temu, bo w XVII wieku tam wstąpiła do karmelitanek. Zresztą tam goście, bo to byli królowie, tak, bo oni rzeczywiście tam do niej przychodzili, pytali o radę. I też ciekawa rzecz, że jej ciało się nie rozłożyło po latach, tak? Że tutaj dowody są na to, świadkowie mówią rzeczywiście, że miała stygmaty, a jej ciało nie uległo rozkładowi. Więc nawet są gdzieś jeszcze zachowane jej portrety z tego okresu. Ciekawostka, że święty Rafał Kalinowski już starał się o to, żeby wynieść ją na ołtarze, no ale tak się złożyło, że zawierucha wojenna i różne inne komplikacje historyczne spowodowały, że te starania niestety się zniweczyły. No i dopiero ten proces się zaczął w 2007 roku w Krakowie. A jak powiedziałem, odwiedzali ją królowie, pytali o radę. Nasz polski oczywiście król. Mniej więcej chyba 10 lat temu doniesiono, że w Grecji zmarła prawdopodobnie ostatnia na świecie pustelniczka, czyli rekluza. Rekluza to jest zakonnik bądź zakonnica, którzy zobowiązuje się do nieopuszczania własnej celi, nie kontaktowania się nawet z innymi zakonnikami, czyli tacy rzeczywiście pustelnicy. Ta matka Chrystyna miała blisko 90 lat, żyła w północnej Grecji, była bardzo radykalna w swojej pobożności, budziła wielki szacunek ludzi. Chociaż słyszałem o pewnym pustelniku, który żyje w Nowym Jorku, natomiast nie wiem, nie pamiętam dokładnie źródła, nie, jakoś przeoczyłem to i później już nie mogłem tego znaleźć, więc nie będę się do tego odwoływał. No w każdym razie prawdopodobnie faktycznie uważana jest za ostatnią rekluzę. Dlaczego mówię o rekluzach? Bo błogosławiona Dorota z Montowów to kolejna postać, która jest przez pana opisywana na kartach książki. Ona właśnie była rekluzą, czyli pustelniczką. Jak to było właśnie z nią? No bo oprócz tego, że była osobą z punktu widzenia nas, ludzi żyjących w świecie, no kimś, kto prowadzi tak odmienny tryb życia, że trudno zapewne nam sobie wyobrazić kogoś, kto zobowiązuje się być pustelnikiem, no to jeszcze raz, że była stygmatyczką, a dwa, że przewidziała coś bardzo istotnego, o czym pan pisze w książce. Tak, przewidziała, właśnie mówiła na temat zakonu krzyżackiego, przewidziała jej upadek oczywiście krzyżaków. Ona była rekluzą w Kwidzyniu. Ja jestem ciekawy, kto tam powiedział właśnie o tym Nowym Jorku, jak można będzie właśnie takie życie w Nowym Jorku prowadzić. Nie wiem, ciężko mi sobie to wyobrazić w naszych czasach współczesnych, bo dawniej to powiedzmy była jakaś taka miejsce, jakaś celka powiedzmy gdzieś zamurowana, małe okienko, tam donoszono jedzenie, tak? I tak właśnie w Kwidzyniu ta Dorota, błogosławiona Dorota z Montów, takie życie wiodła z własnego wyboru, tak? Tam chciała być i tam dokończyła życia. Aczkolwiek archeolodzy, jak właśnie wyczytałem dzisiaj, to tyle lat temu w końcu było, dzisiaj nie są pewni do końca, w którym miejscu ta jej celka była. To w końcu jest XIV wiek, z dawno temu. Ale są pewne ślady historyczne, które wskazują, że tutaj, że to było przy katedrze. Tak? I faktycznie ona słynęła z tego, że tam modliła się dużo i innym też doradzała. Izolowała się, bo właśnie była zamknięta. Tak by zakon zamknięty dzisiaj, tak można powiedzieć, bo młodzież się często pyta, jak to jest, że są takie właśnie zakonnice, które nigdy nie wychodzą. No, ja mówię z tego, co wiem, że nie tak do końca, no bo generalnie jak jest choroba, powiedzmy jakaś, to trzeba wyjść, to się wychodzi. Czy jak jest papież w Polsce, to też wiem, że jest dyspensa i można wyjść, tak? Ale rekluza, nawet gdyby była dyspensa,
to generalnie by nie wyszła. I tutaj to można powiedzieć o Dorocie z Mątków. No to jest taka najbardziej znana chyba osoba, która właśnie na własne życzenie chciała tak spędzić życie. Nie jako zakonnica, bo zakonnicą ona nie była rzeczywiście. Wspomniał pan o takiej sporej liczbie, jeszcze na początku naszej rozmowy, o sporej liczbie tych pustelników, właściwie przepraszam, stygmatyków kresowych. Czy oni, można powiedzieć, jakoś szczególną duchowością się wyróżniali, czy są jakieś źródła, które opisują tych stygmatyków kresowych? Dlaczego pan ich, że tak powiem, jako osobny rozdział w ogóle potraktował? Powiem tak, mówię oni już teraz, bo wiem, że tak jest, ale ja początkowo nic takiego nie planowałem w ogóle, nawet nie wiedziałem, bo i skąd, że są kresowi stygmatycy. U nas w ogóle żadnych źródeł nie ma na ten temat. Ja po prostu, szukając polskich stygmatyków do swojej książki, wpadłem tutaj na nazwisko Anastazji Wołoszyn. I byłem przekonany, że to jest polska stygmatyczka, bo jako taka była przedstawiona w polonijnej prasie przedwojennej. No i szukałem w polskich źródłach i nie znalazłem. I się okazało, że ona pochodziła spod Lwowa, więc ja sobie po prostu dałem na tłumacza jakiegoś, tak jest taka możliwość teraz, i poszukałem jej nazwisko po ukraińsku. No i się okazało, że to jest ukraińska właśnie stygmatyczka. Zresztą polskie gazety przedwojenne nie pisały. I też były dosyć podzielone, bo tam właśnie czytałem, że ona później była jak gdyby oddana na badania do szpitala psychiatrycznego, tam ją badano i prawdę mówiąc, za mało źródeł, żeby powiedzieć, jakie tam efekty tego były. Tylko tytuły niektórych gazet mogą, które przetrwały do dzisiaj, mogą sugerować, że się wahali z tej prawdziwości. Ale z drugiej strony interesował się też tym właśnie arcybiskup grecko-katolicki Andrzej Szeptycki. Się nią interesował, tam posłał człowiek, który się ją zajął. I ciekawa rzecz, że jak wyszła właśnie z tych badań, z tego zakładu do psychicznie chorych, wstąpiły do zakonu. Więc to świadczy o tym, że na pewno była zdrowa, bo osoby, które są psychicznie chore, przecież nie wstępują do zakonów. Poza tym dotarłem do takich właśnie świadectw, sióstr, które ją pamiętały jeszcze, bo ukazał się film dokumentalny o niej właśnie w języku ukraińskim i można to znaleźć w internecie, żądałem linka nawet do niego. I tam właśnie się powiadają o niej, że widziały te siostry jej stygmaty też. Zresztą później, jak Kościół grecko-katolicki był rozwiązany, była zesłana praktycznie też w głąb Związku Radzieckiego na Syberię. Tam są takie pojedyncze ślady jeszcze z jej bytności, tam jak gdzieś wyczytałem, znalazłem. I też bardzo pozytywnie ludzie o niej mówią. I ciekawostka, że później wróciła, to było, nie było już bazylianek, bo ona była w zakonie bazylianek, w grecko-katolickim zakonie. Musiała błąkać się po ludziach, spała różnych ludzi, ale ciekawostka, że właśnie w tym filmie udało się autorowi znaleźć jakiś dokument właśnie z jej pogrzebu. I ciekawostka, że było widać trumnę otwartą i na tym pogrzebie jest ona pochowana właśnie w habicie zakonnym. Więc wskazuje, ja jestem przekonany akurat, że akurat jej stygmaty były prawdziwe. Z tymi innymi to różnie mogło być, też mniej źródeł może jest. No ale też ciekawa rzecz. Tam jest jeden właśnie, jest akurat mężczyzna, jest pan Nawrocki, jest Eustachia Bochniak. W ogóle pierwszy raz, przyznaję się, usłyszałem o jakimś Czajkowickim Lurd. Też taka ciekawostka jest, nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. A też dzięki właśnie prasie, która wychodziła w USA w języku ukraińskim i to udało mi się iść tam znaleźć. Bo to miało związek właśnie z jakąś taką ikoną, która się pojawiła się na szybie, nawet znalazłem zdjęcia z tych lat przedwojennych, tej ikony i w książce też zamieściłem takie właśnie zarys Matki Bożej z Dzieciątkiem i tam jeden właśnie z dziennikarzy stara się udowodnić, że ta stygmatyczka właśnie Eustachia Bochniak jakby zapowiedziała w jakiejś swojej wizji, że taka ikonka tam właśnie będzie miała miejsce. No, ciekawa rzecz. Na przykład a propos tego właśnie Stepana Nawrockiego, powiem tyle, że tutaj ja jestem osobiście bardzo mocno przekonany, że jego stygmaty akurat nie były prawdziwe. No przez to, co mówił, tak? Że przez niego miał mówić jakiś mały aniołek i mówił, że jest dusza zwanego dziecka, to nie ma nic wspólnego przecież z wiarą katolicką, więc nie wiem skąd to wzięło. Zresztą chłopak miał wykształcenie podstawowe, tylko kilka klas. Miał mały kontakt przez rok, był właśnie
no, związek z komunistami miał radzieckimi, później jakaś zmiana, rzekome wizje miał mieć. No więc mówię, trzeba zawsze patrzeć też, co taka osoba mówi, tak? Bo to, że ktoś ma stygmaty, to, no, to on jeszcze niewiele mówi, tak? Trzeba słuchać tego człowieka, bo się poznaje drzewo po owocach. Siostra Małgorzata tutaj zamieściła link do filmu Anioł Dobroci o siostrze, o Dulcissimie Hoffmann, śląskiej stygmatyczce, o której mówiliśmy, też z informacją, że urodziła się na Zgodzie, czyli dzielnicy Świętochłowic. Obecnej, tak. Natomiast Ines pisze do nas z Francji, która i zwraca, autorka wpisu, tutaj uwagę na to, że jedną z wielkich stygmatyczek jest Marta Robin, założycielka francuskich Ognisk Miłości. Miała stygmaty ukryte w obecnych czasach burzliwych. Są tacy, w tym przedstawiciele kościoła, na przykład jeden znany zakonnik francuski, karmelita Konrad de Mester, w swojej kontrowersyjnej książce Oszustwo mistyczne, który podważa jej stygmaty i możliwość wyłącznego karmienia się komunią świętą, ale jak pisze Ines, ona miała prawdziwe stygmaty, no ale siły zła maczają w tym swój pazur, by oczerniać. To słowa, które tutaj zamieściła autorka na Facebooku. A jaki jest pana stosunek? Jeśli można. Tak, bardzo proszę. Powiem tak, początkowo chciałem właśnie też zamieścić Martę, no ale później czytałem opinię tego kapłana, o którym siostra tutaj pisze, który badał to dokładnie, więc on miał wgląd w pewne dokumenty. Ja tego nie znam, przyznaję. Byśmy na pewno bardzo chcieli, żeby to wszystko było jakieś jego pomyłką, ale my tego do końca nie wiemy. Więc postanowiłem poczekać jeszcze chwilę, może coś więcej będzie na temat wiadomo, jak będzie już pewne, że ten kapłan się jednak mylił z jakichś tam względów, no to można na 100% powiedzieć. A jak są pewne takie wahania, no wolę zostawić po prostu. Bo nie jestem sam pewien do końca, bo nie znam, nie widziałem dokumentów, więc też się nie wypowiadam. Jasne, no oczywiście, no, sensowne podejście. Dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy o wielkich mistykach, ale też i małych oszustach, którzy jakąś chwilę pewnie tutaj też znajdą w dzisiejszym wydaniu Nocnych Światał, którego gościem jest Grzegorz Fels, publicysta, autor książki Tajemnice Stygmatyków. Wracamy do państwa za chwilkę po piosence. Teraz krótka przerwa na muzykę. Jeżeli ktoś chciałby z państwa dodać myśl, komentarz, zadać pytanie, to na Facebooku, na profilu Radia Plus, tam gdzie zawsze pod pierwszym postem od góry jest miejsce na komentarze. Tam jest forum wymiany myśli dla słuchaczy Nocnych Świateł. Tym razem w Nocnych Światłach naszą uwagę poświęcamy wielkim mistykom, ale też i małym oszustom na ich tle. Grzegorz Fels, publicysta, autor książki Tajemnice Stygmatyków, przybliża nam te postaci. Państwo jesteście zaproszeni na Facebook, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest miejsce na państwa komentarze, pytania, myśli, wątki, które państwo chcecie dodać do naszej dyskusji albo zainspirować nas pewnymi myślami. I no nie sposób nie zapytać teraz o stygmatyków, którzy żyją współcześnie. Czy są stygmatycy, których do których możemy się odnieść i ewidentnie wskazać, że to są osoby, co do których te wszystkie trudne do wyjaśnienia zjawiska, jakimi są stygmaty, występują? Trudne pytanie, bo oni żyją jeszcze i ja właściwie, jak wspomniałem to troszeczkę wcześniej, spotkałem dwóch kapłanów akurat, jednego amerykańskiego, Jamesa Bruce'a, a drugiego właśnie Chorwata, Zlatko Sudacza, aczkolwiek ten pierwszy, on już stygmatów nie ma, jak tutaj wyczytałem, miał długi czas i dla niego samego były one zaskoczeniem. Zresztą to, co ja tam właśnie podawałem, pisałem to na podstawie amerykańskiej prasy i to właśnie takich znanych tytułów, więc ciężko tutaj ich podejrzewać, że nie wiem, jakoś tam sprzyjają temu lub... Zresztą sami dowierzali. Te artykuły były nawet takie rezerwy. Dziennikarze przyjechali na miejsce, badali. Tam miały temu towarzyszyć jakieś płaczące figury jeszcze, więc to jest ciekawa rzecz. A ksiądz Jane sam mówi, że nie chodzi o to, że Pan Bóg takie coś mu daje, żeby ludzie wracali do kościoła. I jak twierdzi, rzeczywiście od tego momentu przybyło ludzi do spowiedzi, tak? Więc ludzi chodziło na mszę świętą, potraktowali to jako znak od Boga. On sam się na temat nie powiadał. Zresztą jego biskup też nigdy go nie wysyłał na żadne badania i też to takie jest otwarte dla nas, ta interpretacja tego, co miał kiedyś jeszcze, bo nie ma. Natomiast ksiądz Zlatko Sudacz, no to właśnie to taki człowiek, który jest takim
mówiąc, nie wiem, nowoczesny kapłan, nowoczesny przekład ewangelizacyjny, przez internet, przez media, tysiące ludzi właśnie gromadzi na spotkaniach. Też właśnie on miał taki właśnie krwawy, najpierw normalnie stygmaty, później krwawy krzyż na czole. Wyszedł, daj linki do zdjęć, można zobaczyć sobie. Teraz tam akurat jak ostatnio wyglądałem zdjęcie, to jest tylko taka blizna w tym miejscu na czole właśnie w kształcie takiego krzyża. On też się generalnie nie powiada o stygmatach, sam jest zdziwiony, że coś takiego od Boga otrzymał, ale generalnie kładzie nacisk na ewangelizację i mówię, gromadzi dużo ludzi na spotkaniach z sobą, na rekolekcjach, bywa i za granicą oczywiście, w Polsce chyba go nie było, wydaje mi się. Przynajmniej spotkałem się już takie, nawet płytę nagrał, sam jest plastykiem, maluje, gdzieś tam jeszcze się udziela graficznie, jakieś ozdabia rzeczy, ale powiedziałem, nie wiem. W ogóle miał taki dosyć, powiedziałbym, życiorys, który wskazywał, no kolorowy, tak, w tej książce, do której pan nawiązuje na kartach tak. swojego dzieła, no on pisze o tym, no, że żył tak jakby Pana Boga nie było, krótko mówiąc, no, zanim się zaczął nawracać i zanim wybrał drogę powołania. No. Ale szczery jest z tobą i to oceniają ludzie i właśnie widzą, przecież on nic nie ukrywa, nie daje kogoś, nie wiem, innego niż jest i dlatego jest taki wiarygodny chyba. Tak mi się wydaje. Jest świadkiem. No tak. No też ma mieć dar języków, tak? Ktoś tam mówił o jakiejś tam nawet bilokacji, ale są tylko takie głosy, no, do sprawdzenia powiedzmy, tak? Ale spotkałem się z takim, że bilokacja, lewitacja, nawet uzdrawianie daria ma mieć. No jestem ciekaw, ale on o tym sam nie mówi, także nie chodzi o to, żeby on jakbyś tam afiszować z tym wszystkim, tak? Raczej nie. Raczej jest bardzo naturalny. Panie Grzegorzu, wspomnieliśmy tutaj o dziełach audiowizualnych, które mówią o stygmatykach. Tutaj między innymi wymienimy chociażby te, do których linki są zamieszczone na Facebooku. Tutaj dodałem link do spektaklu Stygmatyczka, o którym mówiliśmy. Fajnie. Grzegorza Łoszewskiego i Grzegorza Sadurskiego w reżyserii Wojciecha Nowaka. Spektakl Sceny Faktu, siostra Małgorzata tutaj zamieściła link do filmu Dulcissima. Natomiast no to jest wdzięczny temat, którym interesuje się popkultura. Taki trochę tajemniczy, który łatwo opisać jako pewnego rodzaju mieszczący się w takim nurcie kina, który nazywany bywa mystery. Czyli tajemnica, tajemniczy. No oczywiście cały cykl tutaj filmów Egzorcysta, pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej, który no z egzorcyzmami niewiele ma wspólnego de facto. Ale pytanie tutaj o to hollywoodzkie zainteresowanie stygmatykami, o którym pan pisze. Jak pan to widzi? To efekt tego zainteresowania. Znaczy, ja to wspominam o jednym takim filmie, leciał już ileś tam lat temu, film pod tytułem Stygmaty. Ja to określiłem jako taką hollywoodzką bajkę z takim przesłaniem gąsyckim, bo to jest treść, dotyczy stygmatyzowanej może, tak, fryzjerki, ateistki, tak, to nagle czuje w tramwaju gdzieś tam stygmaty, jakiś ksiądz zostaje posłany, żeby to zbadać. Finał jest taki, że się zakują, rzuca kapłaństwo, no jak to w Hollywood bywa. Ale też tam jest takie przesłanie ukryte, że Kościół, w tym filmie oczywiście, że Kościół ukrywa rzekomo Ewangelię Tomasza. To było jakiś czas temu. Ja pamiętam, że młodzież była tym filmem zafascynowana, że jak to jest, że Kościół ukrywa Ewangelię Tomasza? Ja mówię, słuchajcie, ja mam tę Ewangelię w domu, ja wam przyniosę. Kościół tego wcale nie ukrywa. Akurat miałem Ewangelię apokryficzne, bo to taka Ewangelia apokryficzna, także miałem okazję im pokazać, że to nie jest tak, jak w tym filmie to jest pokazane, że Kościół coś ukrywa, skrywa, że jest przemycane z jakichś tam tajnych archiwów i tak dalej, tak? Więc generalnie to było pokazane jako niby stygmatyczka, film taki, no, budzący ciekawość, ale to było uderzenie też na Kościół jako taki, tak, takie tam było przedstawienie tego filmu, takie troszkę negatywne. Pokazane jako duch jakiegoś tam kogoś, ją tam opęta tą właśnie fryzjerkę i dostała stygmaty przez tego ducha, taka po prostu bajka rzeczywiście. Więc nie ma co się w to specjalnie wgłębiać i przejmować. Ale mówię, bardziej się bałem tego
tej kwestii Ewangelii Kamasza, która rzekomo jest przez Kościół ukrywana, bo jest tam napisane takie zdanie, że Pan Bóg nie mieszka w domach zbudowanych, że wszędzie, wszystkim jest Pan Bóg. Takie troszkę New Age przesłanie tam było w kamieniu i tak dalej. No więc to tyle, jeśli chodzi o ten film o stygmatach, bo z innymi się przeze mnie spotkałem. To jest taki chyba jedyny i najgłośniejszy właśnie film, który dotyczy tej akurat tematyki. No, nie mówiąc oczywiście o filmie fabularnym o życiu świętego ojca Pio. To jest zupełnie inna historia. To nie przyszedł nawet, nie? To już jasne. Piękny film, polecam. Piękny, oczywiście. Świetny. Ale, panie Grzegorzu, Krzysztof Piotr na Facebooku krótkie pytanie zadaje. Brat Elia i stawia znak zapytania. No właśnie, kim jest brat Elia, uważany za właśnie włoskiego mistyka i stygmatyka? Elia Cataldo. Mm-hmm. No powiem tutaj akurat, że chyba się narażę niektórym słuchaczom. Ale ja mówię swoje zdanie. Możecie państwo ze mną się nie zgodzić oczywiście i może powiem, dlaczego tak, a nie inaczej napisałem, bo cały rozdział poświęciłem właśnie bratu Cataldo. Zacznę może od tego, że brat Cataldo nie jest bratem. Ja, on rzeczywiście nie jest zakonnikiem. Mimo, że chodzi w habicie. Po prostu to jest jego projekt chyba i tak się ubiera, że może bardziej dostojnie wyglądać. Owszem, miał incydent właśnie w zakonie, no ale krótko w nim był, tylko w nowicjacie, no i to była cała przygoda. Dlaczego? Na czym się opierałem może tak? Na czym się opierałem, pisząc ten rozdział? Opierałem się na dokumentach. Otóż jest taka włoska organizacja RIS w skrócie, w tłumaczeniu na język polski, Grupa Badań i Informacji Socjoreligijnej. I oni zajmują się sektami i różnymi takiego typu zjawiskami. Ja, jak mówię, byłem kiedyś naczelnym pisarzem sekty i fakty, iśmy się współpracowali z różnymi właśnie zagranicznymi też właśnie organizacjami. I kiedy organizowaliśmy jako nasza redakcja i nasze miasto, Dolna Śląska, konferencję na temat sekt, to w 2004 roku miał przyjechać do nas Włoch profesor Giuseppe Ferrari, który właśnie w tym grisie no, pełni ważną funkcję. Miał tam mieć taki, no, prelekcję. No, ale nie mógł przyjechać, przyjechał jego syn i odczytał właśnie to, co ojciec tam napisał. Powiem tak. Są pewne rzeczy, które mnie przekonują, że to jest wątpliwe. Na przykład osoba świecka nie powinna, z tego, co przecież wszyscy chyba doskonale wiemy, nie powinna po prostu odprawiać jakichś egzorcyzmów. A oni dają przykład, że takie rzeczy miały miejsce we Włoszech i konkretne nam przypadki podaje, tak? Czy na przykład jego nauki, takie bym powiedział New Age'owskie nawet, o dwóch aniołach, które go prowadzą, aniele Lechitieru na przykład, tak? I Urielu, o jego jakichś wędrówkach astralnych. No to jest troszeczkę taki, niekatolicki oczywiście. Nawet ciekawostka, że jakby w Polsce, u nas w 2016 roku, to był wywiad z nim w Gościu Niedzielnym i tu dziennikarka tam zapytała go, jak można przeżyć agonię Chrystusa i on odpowiedział wtedy, jak pamiętam, mówił, że nie jestem wtedy sam, bo mój anioł stróż, Lechitiel, podał imię oczywiście, bierze mnie za rękę i doświadczam oderwania duszy od ciała. Widzę, co się dzieje z moim ciałem z boku. Czuję cierpienie, ale jest niżej. Tak się wyraził. No więc rzeczywiście ciekawe. Tak swoją drogą, jeden z biskupów właśnie włoskich, już nie żyjący, bo zmarł w 2019 roku, nazwał go Pana Elie, może powiem Pana jednak, bo nie jest bratem, nazwał Pana Elie Anioła New Age. I moim zdaniem miał rację. Jest jedna biografka, tylko właśnie Pana Cataldo, która pisze na jego temat. Te książki, które są tłumaczone, to są właśnie jej autorstwa, tłumaczone w języku polskim, mówię. Są autorstwa i tam można się spotkać z takimi właśnie naukami, które troszkę trącą właśnie New Age, tak? Ludzie mówią, że on ma stygmaty. No owszem, może ma. No, na pewno ma. Ja widziałem film na ten temat też i o stygmatach Elii Cataldo. Ale właśnie Włosi zajęli się tym, badali dokładnie to wszystko i to też nie jest takie oczywiste. No dokładnie w książce oczywiście wyjaśniam o tych badaniach pisze. Nie jest to takie do końca pewne. My piszemy jako pewnik, ale to nie jest takie do końca pewne. On właśnie tam mówi, że między innymi, że był w Stanach, gdzieś tam w jakimś szpitalu, podaje jej nazwę.
Ale oni później pytają Włosi, no dobrze, ale gdzie ten szpital był? Przynajmniej w jakim stanie był? Cisza, nie pamięta. Tam miał mieć jakieś właśnie wizje Jezusa i wielu wierzy, że zrobił mu wtedy zdjęcie, tak? Że on jakiś aparacik dał, taki mały jeszcze na filmy, i widział światło, zrobił zdjęcie, pójdę ścianę i się okazało, że tam jest Jezus. Powiem tak, podoba mi się ten obraz, ładny jest, nie powiem, ale naprawdę ja sam robię zdjęcia długie lata już i ja bym powiedział, że to jest zdjęcie, owszem, ale zdjęcie obrazu. To jest moje prywatne zdanie, podkreślam to bardzo mocno, ale mi to nie wygląda na zdjęcie człowieka, tylko obrazu. Ja się dzielę z państwem teraz moimi przemyśleniami. Nawet znalazłem nie tak dawno temu i wrzuciłem swojego Facebooka, ktoś chce może sobie wejść, zapraszam i zobaczyć, przeglądając Pinterest, kiedyś tak sobie po prostu i patrzę, tu jest obraz Maryi, bardzo podobny do tego wizerunku Jezusa. Ja mówię, ojej, może ten sam autor, nie wiem, tak głośno myślę teraz, tak? Ale no właśnie, czy to jest jakiś cud? Nie wiem. Jest dużo wątpliwości jest. Kazania głosi na przykład. Też świecki nie może głosić kazania. Ewangelię czyta. To też przecież nie jest dla świeckich, tak? On owszem, mieszka w klasztorze. Dlaczego? Bo wziął i wyremontował klasztor i tam mieszka z grupą osób, wspólnotą po prostu. Więc tak to jest. Ja mam co do niego obawy pewne. No i tam troszkę przestrzegają też, żeby uważać, żeby nawet pisać, jak są spotkania z nim, żeby do Włoch, do biskupa pisać jakieś tam sprawozdania. No i też ma pewne zakazy, pewne niektórych decyzjach włoskich, żeby tam właśnie gościć. To tutaj postawmy przecinek, tym bardziej, że już za chwilę ostatnia pauza w tym wydaniu Nocnych Światów, bo za moment po piosence spotkamy się na ostatni mniej więcej kwadrans, by zakończyć naszą dyskusję dzisiejszą, która poświęcona jest wielkim mistykom, ale także i małym oszustom. Jak Państwo słyszą, te ostatnie minuty skłaniają się ku temu, żeby tych oszustów właśnie bardziej tutaj wyświetlać. Po wielu minutach, czy nawet ponad godzinie poświęconej tym mistykom i stygmatykom. Teraz staram się przyglądać tym, którzy jako wątpliwe dosyć postaci występują na kartach książki zatytułowanej Tajemnice stygmatyków, której autor Grzegorz Fels, publicysta i autor licznych książek, jest gościem tego wydania Nocnych Światów. Zapraszamy też na Facebook, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest jeszcze miejsce na Państwa komentarze, myśli, wątki, pytania. Przez około 20 minut tyle dzieli nas w tej chwili od godziny pierwszej, kiedy to skończymy dzisiejsze spotkanie w Nocnych Światłach. Wracamy po piosence. Za niespełna 15 minut minie godzina pierwsza, ostatni kwadrans tego wydania Nocnych Świateł, który poświęcony jest postaciom wielkich mistyków, ale też i małych oszustów, o których rozmawiam z gościem dzisiejszego wydania programu. Grzegorz Fels jest z nami, publicysta, autor książki Tajemnice stygmatyków. Ostatnie minuty także dla Państwa, by także podzielić się swoimi komentarzami, myślami, pytaniami, wątpliwościami, refleksjami dotyczącymi tych postaci, o których dzisiaj rozmawiamy. Na Facebook zapraszam, tam gdzie zawsze, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest miejsce na Państwa wpisy. I ostatnie minuty też chciałbym, żebyśmy poświęcili właśnie tym, którzy raz, że są ewidentnie, powiedziałbym, to, co robią, to, co mówią, to, w jaki sposób się zachowują, wskazuje, że są krętaczami, ale do nich przejdziemy za chwileczkę, bo chcę zwrócić także uwagę na to, na wątek, który już tutaj poruszaliśmy mniej więcej godzinę temu, ale ponieważ siostra Małgorzata zamieściła link do programu, bardzo świeżego programu, jako że ukazał się na antenie telewizji publicznej wczoraj wieczorem, w porze prime time'u, najwyższej oglądalności, tuż po wiadomościach, i to jest program, który poświęcony jest właśnie tak zwanym elitarnym mszom, w których naiwni, wierni liczą na uzdrowienie. To odnosi się do postaci, o której już mówiliśmy, ksiądz Łukasz Prausa, eks-ksiądz, trzeba powiedzieć. Co ważniejsze... Suspendowany. Mówiliśmy tutaj suspendowany, czyli pozbawiony przez Kościół możliwości wykonywania wszelakich funkcji kapłańskich. Co ważne, ten
no pan już w tej chwili, Łukasz Prausa, na te spotkania z nim ściąga tłumy. No, co więcej, te spotkania są płatne. Jego akolici, osoby, które na te spotkania chodzą, twierdzą, że leczy nieuleczalnie chorych, no ale tutaj oczywiście można sobie postawić cuda czy wielka mistyfikacja. No, dość powiedzieć, że Kościół wypowiedział się w tym momencie na ten temat w sposób bardzo konkretny, to znaczy suspendując właśnie Łukasza Prausę i pozbawiając go możliwości wykonywania funkcji kapłańskich, tak więc no, osoby, które na takie spotkania chodzą, zaciągają także, no myślę, bardzo poważną odpowiedzialność duchową wobec jasnego stanowiska Kościoła. Ale chcę tutaj zwrócić uwagę na pewną myśl. Tutaj w przerwie rozmawialiśmy poza anteną i pan Grzegorz tutaj zacytował Marka Twena. W kontekście tego, o czym mówimy i tego programu i właśnie tych no, małych oszustów, jak to w tytule zamieściliśmy, no ta myśl, no, to może panu oddam głos, żeby pan zacytował, bo faktycznie jest w niej dużo głębi, którą warto się pochylić. Tak. Tak. Więc powiedział ten słynny amerykański autor, że łatwiej jest oszukać ludzi, niż przekonać ich, że zostali oszukani. I to jest prawda, bo najpierw jest bunt w nas, jak ktoś tam coś krytykuje, tak podważa, bunt wielki, nie, to niemożliwe, ale wystarczy, moi drodzy słuchacze, że przemyślimy to. Założymy na chwilę, że może to jest trochę prawdy w tym. I troszeczkę, chociaż na chwilę, teoretycznie zmienimy myślenie, może jakieś owoce to przyniesie. I ja powiem tak, jeśli chodzi o właśnie Łukasza Prausę, że mają te osoby, zwolennicy jego stronę internetową. I zdarzyło mi się tam może dwa razy dać komentarz pewien. Od razu był wywalany, momentalnie, kasowany. Nawet nikt nie podejmował dyskusji. Nie wolno, tylko wolno chwalić, och, ach, wszystko tam jest w komentarzach. No niemal jak Boga tego czegoś traktuje. Zresztą w tym filmie widziałem ten film nadawany w telewizji. Tam dotykali jego szat, jejku, jak Jezusa po prostu. Tak no to takie sekciarskie zachowania. No raczej tak. No i też nie można wejść tam, jak też było podane na spotkanie, wcześniej omawiane jest. Jest to takie bardzo zamknięte i ja się obawiam, że może to, nie wiem, że będzie, a tak często się, mówię, sektami zajmowałem wiele lat i bywało, że takie rzeczy się kończyły odejściem z kościoła większej grupy ludzi i się kończyło sektą. Niestety to nie jest pierwszy raz, więc ja bym zadzwonił jednak, że czerwone światełko, ostry dzwonek. Uważajcie. Panie Grzegorzu, nie widziałem zdjęć tych ran nawet na wylot, czy są, czy jak nie. Ja się obawiam, że to po prostu jest mistyfikacja. Panie Grzegorzu, ostatnie minuty, więc przyjrzyjmy się też postaci, którą pan nazywa antypapieżem stygmatykiem. Na dodatek miały go wspomagać anielskie legiony. Któż to jest? Co to za postać w ogóle? A, to jest Clemente Dominguez. Też ciekawa rzecz. W Palma de Troya właśnie miało miejsce fałszywe objawienie. Może w sensie takim, że nie uznałem przez Kościół. Tam były jakieś wizjonerki. No i ten właśnie nasz bohater, tam się Clemente się przyplątał, zaczął swoje interpretacje dawać. Ludzie zaczęli go słuchać, poczuł się ważny. Potem się okazało, miało się okazać, że ma stygmaty. I miało się okazać, że Maryja mu specjalną misję wyznacza. I założył kościół, nowy kościół z papieżem, sam się ogłosił papieżem oczywiście, kościół w Palma de Troya w Hiszpanii. No i ten kościół istnieje do dzisiaj, są kolejni papieże, do dzisiaj to jak gdyby działa wszystko. Troszkę więcej na ten temat pisze. On był później też niewidomy, ten człowiek. Więc widzimy, że stygmaty w jego przypadku skończyły się schizmą. Zresztą on potępiał papieża Jana Pawła II, więc to jest jakaś nowość, teraz jakieś głosy są. Otóż też, że tylko przedsoborowe są prawdziwe nauki, tylko łacina, to wszystko, że Maryja sobie tego życzy, że takie są właśnie jej życzenia i on się temu stosuje. I Maryja rzekomo chciała, żeby on taki kościół założył, dostał duże pieniążki, więc tam wybudował cały kompleks, taki klasztorny jak gdyby. I tam jest taki hiszpański Watykan, no właśnie w Palma de Troya i tak powstał kościół palmariański. Zresztą też potem dostali ci ludzie, on, jego znajomi, święcenia. Ktoś tam powiedział, że ponoć obecnie jest tak, że tam jest więcej biskupów i księży niż wiernych. No być może. Ale ten kościół dalej istnieje, kościół palmariański, a widzimy, że zaczął się od fałszywych objawień i od
rzekomych stygmatów, bo tak powiedziałem na początku, dla niektórych to, że ktoś ma stygmaty, to jest już jakiś nie wiem, klucz do prawdy, a tak wcale nie musi być. Trzeba patrzeć na owocach, kto za tym stoi, bo na pewno Pan Bóg nie stoi za takimi owocami, jaki tutaj dał ten człowiek, tak, ten stygmatyk. A nie jest jedyny. A propos tak zwanych kościołów, no to mamy taki ruch religijny, który przez już dobre 70 lat istnieje, założony przez niejakiego Rona Hubbarda, pisarza fantastyki tak, naukowej, scientolodzy. No tutaj akurat no nie mówimy w tym przypadku o żadnych stygmatach. To raczej taka alternatywa dla jakiejś psychologii, jakichś nauk społecznych, no taka stosowana religia, filozofia religijna, która jednak ma ewidentne cechy sekty. Ale dlaczego o tym mówię? No bo Hubbard, który jakąś doktrynę tam zawarł w tym ruchu takim mający pozory religijności, no ma tam jakieś wierzenia, prawda, zawarte w tym, że gdzieś jest jakaś tam planeta, czy jakiś tam jakiś świat zwany Tytanem, czy generalnie... No on popisał science fiction, Można powiedzieć, on tam wyraża swoje jakieś poglądy na strukturę umysłu, no wiemy, że wiele organizacji jest, no można powiedzieć, w jakiś sposób zainfekowanym, że to jest też sekta, która ma no taki wymiar ekonomiczny. Bardzo mocny. Natomiast dlaczego mówię o tych scjentologach? No bo też pisze pan w swojej książce o innym takim, powiedziałbym, ufologicznym wątku i o kosmicznych aniołach, niejakim Giorgio Bondziewani, który z kolei właśnie podaje się za stygmatyka. On jest moim rówieśnikiem. Z mojego rocznika, może jest powiem. Tak, on ma też miał już kilku lat, nie ma, bo Maryja mu go rzekomo wzięła, jak kiedyś tam dziennikarz on się powiedział, ale miał długie lata krwawy krzyż na czole. Miał go otrzymać w Fatimie, miał być reinkarnacją tego Franciszka z Fatimy. Maryja rzekomo miała mu tam dawać jakieś też takie nauki mówiące o końcu świata, który miał nastąpić w roku 91, tak na marginesie. Więc już widzimy, że jest fałszywe proroctwo, tak? O UFO, podobno spotkał Jezusa na pokładzie statku UFO, ale jak ludzie mogą w to wierzyć? Ale reinkarnacja i chrześcijaństwo to w ogóle dwie różne bajki, no przepraszam. Powiem ciekawostkę, jeśli o niego chodzi. Moja uczennica, już dawno to było oczywiście, moja absolwentka kiedyś mówiła, że była na wakacjach właśnie we Włoszech i mówi, idzie plażą i patrzy, idzie facet w kąpielówkach z kobietą za rękę i ma krzyż krwawy na czole. Mówi, o kurczę, spotkałaś Giovanniego po prostu. No, podchodzi o sensację pewną, żeby koło niego było głośno, media były. Ale widzimy, że tutaj nie ma z Bogiem nic wspólnego, mimo że miał rzekomo stygmaty, tak? No, takich tam więcej ludzi, w książce opisuje. Więc nie tylko prawdziwi mogą być, ale też ewidentnie fałszywi. Trzeba słuchać, co ci ludzie mówią. No to popatrzmy jeszcze na tego, tego rodzimego stygmatyka, no chyba fałszywego, no bo wspomniał pan już o nim parę słów, ten górnik, który był bardziej fakirem niż stygmatykiem. No tak, on był z Wałbrzycha, on pochodził spod Wałbrzycha właściwie, ale taka ciekawa rzecz, ja wspomniałem, że on był odporny na ból, bo rzeczywiście tam ten polegały, krzyżowano go na scenie i tak dalej. Ale ja czytałem i tam podaję taki przykład takiego doświadczenia robionego kiedyś na grupie ochotników, gdzie do odwróconego tam tyłem człowieka bez koszulki informowano go, że za moment przyłożą do pleców rozrażony do czerwoności metalowy pręt, a potem przyłożono mu zwykły kij. I się okazało, że ci ludzie często czuli ból, a nawet się pojawiały jakieś ślady. To jest ciekawe, że nie do końca zbadana psychika, tak? Jak to wyglądało u niego, nie wiem, na pewno odporny musiał być na ból, jak on sobie wbijał noże do ręki na scenie i ten to musiał być. A jeśli chodzi o krwawienie, bo o tym może nie mówiłem, bo że płakał krwawymi łzami, to się okazało, później udowodniono mu, że on musiał być chwilę sam. Musiał być chwilę sam przed występem, żeby sobie w końcu tutaj w oczach, tutaj w rogówkach, tak, takie nakucie robić chwileczką, i żyletką sobie nacinać takie X-y na czole, że niby koroncierniowa. Później wychodził na scenę,
napięcie jakieś tam sobie robił, tak, i krew wypływała mu z oczu i z korony, no i ludzie byli zachwyceni, płacili duże pieniążki. On z tego po prostu żył. On był sławny, mówię, na całe Niemcy i nawet za granicę. Nawet New York Times o nim pisał przed wojną. Nawet polskie gazety, ja cytuję, między innymi gazetę, koleżanka mi to tłumaczyła, z niemieckiego, z Wolnego Miasta Gdańska, też polskie gazety pisały w języku polskim o nim, też tam sobie kopię daje. Bardzo sławny przed wojną był. A się okazało, że oszust. Ines pisze do nas z Francji. Żyjemy w trudnych czasach. Autorytety takie jak Jean Vanier, ojciec Finet, założyciel Ognisk Miłości, ojciec Tomasz, słynny dominikanin, założyciel Arki, już nimi nie są z powodu nadużyć duchowych i seksualnych. Zapewne byli pewnymi osobami przez dziesiątki lat, już nimi nie są. Marta Robeau, z kolei oskarżona o mistyfikację, Jasnowicka z Garbandal, uznawana za nieprawdziwe. Gdzie prawda, gdzie fałsz, kręci mi się w głowie od tych kontrowersji, w co wierzyć i w kogo chyba należy oprzeć się na nauce Kościoła i Ewangelii, szukać rozeznania i patrzeć na owoce. No słuszna uwaga, słuszny tak. Wniosek z tego. Natomiast Andrzej zadaje takie pytanie na Facebooku. Czym mistyków możemy nazwać prorokami naszych czasów, czasów współczesnych? Na pewno tak. Na pewno tak. Wielokrotnie się sprawdzałem pewne rzeczy. Tak przy okazji teraz ataków na Jana Pawła II chcę taką jedną rzecz powiedzieć. Przypomnieć może niektórym takie proroctwo. Proroctwo, o którym napisał w swojej książce na początku XX wieku błogosławiony ksiądz Markiewicz, proroctwo, które miał powiedzieć anioł w mieście właśnie Przemyślu w 1863 roku. Powiedział tak, między innymi, tam po Polsce, co się stanie i tak dalej, ale powiedział takie niesamowite słowa do Polaków. Najwyżej Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu wielkiego papieża. I to jest spisane jeszcze przed wyborem właśnie Jana Pawła II. Jest to jakieś proroctwo dane przez tym właśnie osobom. Oni to przekazali dalej i to jest. Można nazywać ludzi prorokami. Bóg działa przez może sny niekiedy, a to trzeba rozeznać. Przez ludzi. Tylko tu zawsze pewna doza ostrożności musi być. Bo to też z prorocami różnie bywa, nie? To są prawdziwe inne. Pierwsza minęła. Kończymy dzisiejsze spotkanie poświęcone zarówno wielkim mistykom, jak i Państwo słyszeli w ostatnich minutach, także małym oszustom. Przybliżał nam te postacie dzisiejszy gość Nocnych Świateł, Grzegorz Fels, publicysta, autor książki Tajemnice Stygmatyków. Serdecznie i gorąco Panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za wszystko, czym Pan z nami się podzielił i za Pana książkę. Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję także Państwu za uwagę, za wspólnie spędzony czas, za wszystkie myśli, którymi Państwo podzieliliście się na Facebooku, tam gdzie zawsze. Zapraszam nie tylko do słuchania programu, ale także do pisania na forum wymiany myśli dla słuchaczy Nocnych Świateł pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus. Jeżeli nie wszystko udało się przeczytać, no to zapraszam Państwa do lektury, do dzielenia się swoimi opiniami. No i rzecz jasna zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. Spotykamy się tuż po 23 na żywo na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju. Możecie nas Państwo odbierać przez radio, a przez internet na całym świecie ze strony radioplus.pl. Kończymy dzisiejsze wydanie. To było 1548 spotkanie w Nocnych Światłach. Skoro od poniedziałku do czwartku, to czeka nas weekendowa przerwa. Zapraszam Państwa na wydanie poniedziałkowe. Tuż po 23, 20 marca się spotkamy poniedzieli i to będzie pierwszy wiosenny dzień. W związku z tym w cyklu Echa Historii zapraszam do krainy piękna i wiosny. A gościem poniedziałkowego wydania będzie ksiądz profesor Witold Kawecki, redemptorysta, teolog kultury, etyk mediów, kulturoznawca, wykładowca na UKSW, pisarz i autor książki Toskania, jakiej nie znacie. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobrej nocy.